Jeśli dom masz do kupienia i marzenia do spełnienia, w Credit Union złóż podanie i pożyczkę wnet dostaniesz. Wypadki, rozwody, testamenty, emigracja. Jeżeli dotyczy to Ciebie, zadzwoń do nas. Kancelaria Adwokacka Notariusza Marka Taborowskiego w Mississadze zajmuje się negocjacjami w sprawie odszkodowań. Jesteśmy tu dla Ciebie. Aruba to synonim słońca i pięknego wybrzeża. Jej stolicą jest Oranjestad, która charakteryzuje się pastelowymi domami i luksusowymi sklepami. Zapraszamy! IPAX Law Office specjalizuje się w prowadzeniu spraw dotyczących obrażeń w wypadkach samochodowych oraz doznanych w miejscach publicznych. Jeżeli miałeś wypadek lub odmówiono Ci odszkodowania, nasi specjaliści chętnie udzielą Ci pomocy. Nasz fachowy zespół rozumie Twoją sytuację i jest w stanie zapewnić należne Ci odszkodowanie, porozumiewając się z Tobą w Twoim własnym języku. Success, results, customer satisfaction, 7 days a week. Bezpłatna konsultacja. Jesteśmy otwarci 7 dni w tygodniu. Zadzwoń już dziś. Nie pobieramy żadnych opłat aż do zakończenia sprawy. Wielka promocja hipoteczna w Polskiej Credit Union. Każda nowa hipoteka bierze udział w losowaniu $1000 w gotówce. 7 nagród po $1000 do końca września. Twoje plany i marzenia w Credit Union do spełnienia. Powróćmy jeszcze na chwilę do drugiej tury wyborów prezydenckich. Oto fragment felietonu telewizji Trwam, nadanego wieczorem w niedzielę 24 maja, na temat odnotowanych tego dnia nieprawidłowości podczas głosowania. Według Państwowej Komisji Wyborczej nie doszło do poważnych incydentów związanych ze złamaniem ciszy wyborczej. Kilka incydentów dotyczących niedozwolonej agitacji, polegające albo na zawieszeniu plakatu ze zdjęciem jednego z kandydatów, albo na zniszczeniu plakatu ze zdjęciem jednego z kandydatów, albo też z podrzuceniem ulotek. Do takiej sytuacji doszło między innymi przy lokalu wyborczym w okręgowej komisji, do której należy Buda Ruska. Na urzędowej tablicy przed wejściem wywieszone były plakaty wyborcze jednego z kandydatów. Po interwencji policji zostały one zdjęte. Nad uczciwością głosowania czuwa ruch kontroli wyborów. Sygnały o nieprawidłowościach zaczęły docierać już wczoraj. W Warszawie przez zarządzenie prezydent miasta odwołano z komisji osoby, które bardzo dokładnie monitorowały wybory. Do podobnych przypadków doszło w całej Polsce. Mamy już kilkadziesiąt przypadków udokumentowanych, że naszych ludzi z ruchu kontroli wyborów usunięto z komisji, odwołano z obwodowych komisji wyborczych. To jest skandal. Od mężów zaufania Państwowa Komisja Wyborcza żądała deklaracji, jaką opcję polityczną reprezentują. Jest to naruszenie 51 artykułu Konstytucji. Wydaje nam się to kompletnie niezasadne i także mocno zastanawiające. Dlaczego Państwowa Komisja Wyborcza kompletuje bazę danych komisji z mężami zaufania? Niestety tradycyjnie już pojawiają się doniesienia o niewłaściwie zabezpieczonych urnach i kartach do głosowania. W wielu przypadkach karty do głosowania były nieostemplowane. Karta z jedną pieczątką bądź bez pieczątek jest nieważna. Jeżeli człowiek będzie na niej wykorzystując ją głosował, jego głos będzie nieważny. Trzeba je zwracać. W wielu komisjach do list wyborczych dopisano najprawdopodobniej osoby bezdomne. Jako ich adres zamieszkania wpisywano adres obwodowej komisji wyborczej. Składamy doniesienie do policji o podejrzenie przestępstwa wyborczego z racji operowania fałszywymi danymi. Nie wiemy, kim są te osoby, czy rzeczywiście taki masowy przypływ osób bezdomnych zainteresowanych głosowaniem nastąpi przed drugą turą. Ruch kontroli wyborów prowadzi także niezależny proces liczenia głosów. Do wyniku i znaczenia wyborów prezydenckich w Polsce odniósł się na forum Parlamentu Federalnego Kanady polskiego pochodzenia poseł okręgu Etobicoke Centre Ted Opitz.
I rise in the House today to congratulate the Republic of Poland on their recent presidential election. This month's election proves how far Poland has progressed since its democracy was restored almost 26 years ago. Mr. Speaker, this election recalls Poland's strong democratic tradition that dates back to 1793 when Poland became the first European country to adopt a written constitution. I would like to congratulate President-elect Andrzej Duda on his electoral victory, and I wish him a successful term as president. I would also like to congratulate outgoing President Bronisław Komorowski on his successful term as president and for his graciousness in defeat. And I congratulate the people of Poland for exercising their democratic franchise. Mr. Speaker, Poland is a great historic ally of Canada, and I am proud that our troops are serving side by side together today on Operation Reassurance. Thank you, Mr. Speaker.